Witajcie kochani, tu Adrianna i dziś zapraszam Was na trochę nietypowy film, dlatego że pokażę Wam, co jem przez cały dzień. Jak widzicie, bez makijażu, w swetrze, ja mam dzisiaj dzień wolny, więc mam czas, żeby Wam dokładnie pokazać, co zjadłam. Powiedzmy sobie szczerze, nikt nie jest idealny, ja również nie jestem. Bardzo często zdarza mi się jeść jakieś fast foody, obrzydliwe rzeczy, ale co poradzę, że ja najbardziej takie rzeczy lubię? Ale dzisiaj Wam pokażę mój taki typowy dzień i to, co jem na co dzień. A jeżeli film Wam się spodoba, to pamiętajcie oczywiście o kciuku w górę, zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału i zaczynamy! Zaczynamy oczywiście od śniadania i ja zazwyczaj na śniadanie jem kanapki albo owsiankę. Nigdy owsianki nie lubiłam, ale postanowiłam się troszeczkę przekonać, dlatego że jest to w miarę dobre, zdrowe i pożywne śniadanie. Ja swoją owsiankę przygotowuję na mleku roślinnym i może Wam troszeczkę dziwnie wyglądać, bo wygląda bardziej jak koktajl, dlatego że ja swoją owsiankę dodatkowo mielę z bananem, wtedy jest mi po prostu łatwiej zjeść. I mam dla Was mały trik, jeżeli nie lubicie tego, że owsianki bywają takie mdłe, to spróbujcie dodać do owsianki ziarenek granatu, wtedy dodaje takiej fajnej świeżości, jest trochę bardziej kwaśny i wtedy lepiej smakuje. Drugie śniadanie bardzo proste, bułka, grahamka, do tego masełko, szynka z indyka i pomidorek, zaraz sobie zjem i będę grała w SimCity, a że mam dzień wolny, to akurat spędzę go grając cały dzień w gry. Może nie cały dzień, ale odpoczynek musi być. I przyszedł czas na największy posiłek dnia, powiem Wam szczerze, że miałam zaplanowane zupełnie co innego, miałam zjeść kurczaka z sosem, do tego bułka, raczki, kasza, i tak zdrowo i domowo, ale szczerze Wam powiem, że nie chciało mi się robić, więc po prostu ugotowałam sobie brązowy makaron spaghetti i do tego dodałam kupne pesto. Trochę mniej zdrowe, trochę mniej dietetyczne, ale za to jakie szybkie i pyszne. Mój ostatni posiłek tak pięknie parujący, już nie mogę się doczekać, aż zjem, jest to kasza jęczmienna, do tego są warzywa, cebulka w zwykłym pomidorowym sosiku i buraczek. I tak, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Napiszcie mi, jak wygląda Wasz dzienny jadłospis. Czy jecie rzeczy podobne do mnie, czy może zupełnie coś innego? Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał oraz wpadajcie na moje media społecznościowe. Buziaczki, pa pa i do zobaczenia!